Pamiętasz? Kochasz mnie? Spytałem. Odpowiedziałaś, sam wiesz doskonale. Lecz ja jestem niedoskonały, szepnąłem niepewnie. Powiedziałaś, lecz jesteś mój, cały. I przytuliłaś mnie. Dawid Hood, występujący pod pseudonimem artystycznym Olaf Cichosz, wiersze pisze od 3 lat. Od niedawna jest członkiem działającej w ramach szanowskiego Moksir grupy twórczej Cumulus. Jak mówi, choć jest uczniem technikum ekonomicznego, poezja i sztuka to coś, w czym odnajduje siebie. Bo zdaniem młodego poety, poezja uskrzydla. Wydaje mi się, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach ludzie powinni pisać wiersze, powinni czytać wiersze, bo to jest coś, co... Jeżeli się napisze wiersz, to pozostaje. To pozostaje dla potomności i można być z tego dumnym. A kiedy się czyta wiersze, można się dowiedzieć o wielu, wielu rzeczach. Na wieczorku poetyckim 19-letniego poety pojawili się nie tylko jego przyjaciele, ale także wszyscy ci, którzy lubią poetyckie strofy. Nie bez przyczyny wieczorek autorski zatytułowany był Poszukując Weny. Taki jest tytuł tomiku poetyckiego wydanego przez bohatera tego spotkania. A gdzie Olaf Cichosz poszukuje weny? Najczęściej weny przynoszą kobiety. Jeśli chodzi o mężczyznę, tak mi się wydaje przynajmniej, bo w moim przypadku tak zwykle jest, że to kobiety przynoszą najwięcej weny. Czasami weny przynoszą zwykłe, proste, życiowe sytuacje. Siedzimy w autobusie, patrzymy jak deszcz kropi na przykład i już pada wiersz o deszczu, o przemijaniu, bo deszcz jest symbolem przemijania. Młody poeta zaczął pisać wiersze nieco przez przypadek. Najpierw były to krótkie strofy tworzone, by rozbawić koleżankę. Potem okazało się, że po prostu to lubi. Na swoim koncie ma pierwszy tomik poezji, a plany ambitne. Chciałbym wydać drugi tomik wierszy, tomik erotyków, książkę między innymi, książkę wierszem pisaną, taką historyjkę miłosną. No i jest sporo innych planów, tomik hymnów, między innymi kościelnych. W planach jest wydanie płyty z wierszami czytanymi na podkładzie muzycznym. Przedsmak tego wydawnictwa można było poczuć już podczas wieczorku poetyckiego w Starej Kotłowni. Młodemu poecie towarzyszyli przyjaciele, zapewniając oprawę muzyczną tego spotkania. Adrianna Draganik, Adrianna Paliwoda i Adrian Gałaś. Wiersze czytał też przyjaciel Olafa Cichosza, Konrad Obrok, z którym ma być stworzona wspomniana płyta. Survival to pasja nie mająca końca. Survival to marsz pod ciężarem słońca. Survival to godziny przemierzonych dróg. Survival to jedynie ty i gdzieś w niebie twój Bóg.